find like Pani dyrektor, po raz który maraton jest organizowany? Maraton w naszej szkole mamy po raz czwarty. A dlaczego ten maraton właśnie naukowy jest organizowany w tej szkole? Maraton wymyśliłam 4 lata temu, żeby pokazać dzieciom takie dodatkowe możliwości rozwijania swoich kreatywnych zajęć, umiejętności. Chciałam pokazać, że dzieci, które są w naszej szkole, mogą zobaczyć współpracę szkoły z Politechniką Poznańską, z Uniwersytetem Przyrodniczym. Chciałabym też pokazać ciekawych ludzi, gdzie też mamy takie spotkania zawsze organizowane w szkole. Ciekawym człowiekiem będzie tutaj dzisiaj pan, który prowadzi pogodę w TVN-ie. Będziemy mieli pana, który zajmuje się kynologią. Mamy osoby, które są pasjonatami tak naprawdę tego, co uczą, tego, co robią i chcą tą pasję i to hobby zaszczepić w naszych dzieciach. Czyli rozumiem, że za rok znowu będzie maraton. Za rok będzie kolejny i w zasadzie no, dzięki tym osobom możemy pokazać dzieciom wiele nowych rzeczy, z którymi też na co dzień nie mają możliwości spotkania się czy stykania się w naszej szkole. A dziękujemy też tutaj wszystkim, którzy znajdą dla naszej szkoły czas. Też mamy zawsze przygotowany taki słodki poczęstunek dla osób, które przychodzą. W tym roku bardzo też dziękuję wszystkim rodzicom z klas pierwszych. A oprócz tego jeszcze widziałam, że chyba będzie strażak i jakaś tajemnicza deska. Będzie tajemnicza deska, to będzie taka niespodzianka dla dzieci. Będzie to chłopak, który trenuje różne skoki na tej swojej desce. Chcę opowiedzieć dzieciom, od czego to rozpoczął swoją pasję. Chcę pokazać, w jak bezpieczny sposób można też spędzać czas, a nie tylko być osobą zamkniętą w czterech ścianach z komputerem. Słuchajcie, 999 hektopaskali, takie ciśnienie nie było chyba wczoraj. Hektopaskale to są określenie ciśnienia. W hektopaskalach mierzymy ciśnienie. Tak jak w centymetrach mierzymy długość, tak w hektopaskalach mierzymy ciśnienie. Skąd taki pomysł właśnie, żeby w Luboniu się znaleźć? Pomysł na Luboń jest bardzo prosty. Przede wszystkim jestem bardzo związany z Poznaniem. Tutaj mieszkałem, tutaj zaczynałem swoją karierę dziennikarską. A pomysł na szkołę w Luboniu, w tej szkole pracuje moja bardzo dobra koleżanka, z którą studiowałem. No i właśnie Ewelina, która pracuje w szkole, zadzwoniła do mnie, mówi: Bartek, mamy w Luboniu noc naukowców. Ludzie różnych profesji spotykają się wieczorem z dziećmi, do późnego wieczora, do zapadnięcia zmroku i opowiadają o swoich zawodach. Dzieci z ciekawością przychodzą do szkoły w nocy. Mówię, noc naukowców, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, jadę. Przyjechałem. I jakie wrażenia? No przede wszystkim ogromna grupa dzieci, niesamowite pytania, ogromna wiedza dzieci na temat meteorologii. Bardzo się cieszę, że tak dużo dzieci chce zostać prezenterkami i prezenterami pogody, bo tu mamy narybek, takie godne następstwo. Ale myślę, że inne szkoły w Polsce powinny wziąć przykład i organizować takie noce naukowców, bo jednak spotkanie z dziećmi to jest niesamowite wrażenie, ale też obciążenie dla głosu. Ja tak czuję, że tak coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej. Także drodzy nauczyciele, teraz mówię do was, rozumiem, co to jest 8 godzin w głośnej klasie. Czyli jutro w Dzień Dobry TVN widzimy pogodę? Nie, jutro mam wolne, sobotę i niedzielę mam wolne, spędzam w Poznaniu. Jutro mam jeszcze spotkanie na oddziale onkologii dziecięcej w poznańskim szpitalu. Także spotykam się też z maluchami, do Warszawy wracam dopiero w niedzielę po południu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.